To na szczęście tylko kontrolowane ćwiczenia. Człowiek za burtą to niebezpieczeństwo, z którym może spotkać się każdy żeglarz, o czym przekonują się uczestnicy kursu na sosnowieckich stawikach. Większość czasu spędzają przed telewizorami, grając na komputerach, a tutaj w ramach półkolonii organizowanych przez Morris w Sosnowcu mają okazję spróbować czegoś, co nie jest codzienną formą. Za jedyne 100 zł dzieci przez 2 tygodnie, 8 godzin dziennie mogą brać udział m.in. w takich zajęciach. Wszyscy mocno ster lewo i płyniemy w stronę drugiego brzegu. Wybieraliśmy jakieś grupy i wybraliśmy morską. Pod okiem ratowników i instruktorów młodzież w wieku od 10 do 12 lat przekonuje się, że pływanie jachtem to nie tylko czysty relaks, a przed wypłynięciem na wodę trzeba się trochę pomęczyć. Postawić żagiel, no i tam, no, przygotować wszystko, wymyć. W przygotowanej optymiście, bo tak nazywa się ta najmniejsza łódka regatowa, można już zmierzyć się z siłami natury. Moim zdaniem po prostu trzeba się chwycić wiatru, płynąć pod wiatr i już wszystko jest łatwe. Jednak właśnie zmagania z podmuchami nie należą do zadań prostych. Jeszcze troszkę poluzuj żagiel! Jeszcze spokojnie go poluzuj! Nie wieje tutaj jednostajnie w jednym kierunku, powstają duże odbicia i tak naprawdę przyjemnie żegluje się tylko na środku tego akwenu, a jak się podpłynie pod brzeg, to są bardzo duże problemy ze złapaniem tego wiatru i z dotrymowaniem żagla tak, jak być ustawiony powinien. Ale kiedy ta umiejętność zostanie opanowana, pozostaje już tylko powiedzieć ahoj, przygoda. Może taka mały zastrzyk adrenalinki. I chociaż dla niektórych powody uczestnictwa w kursie były raczej praktyczne. Tak jakoś do żeglarstwa mnie bardzo nie ciągnie, ale powiem szczerze, że jak coś, to zawsze ta umiejętność jest. Może się ona przydać na przykład podczas wielkich młodzieżowych regat, które zakończą letni sezon i zapewne nie zabraknie tam również naszej kamery.